Krzysztof, jeszcze 2 godziny temu rozmawialiśmy z panem jako z zeszłorocznym laureatem, a teraz możemy porozmawiać jako z obrońcą trofeum. Z kandydatem. Z laureatem tegorocznym. Przyznam się szczerze, że nie było przecieków żadnych. W tym roku było to totalne dla mnie zaskoczenie. Najmniejszego pojęcia o tym nie miałem, nawet nie wierzyłem w to, że bardziej bym to chyba na karb składał w momencie, kiedy jest finał plebiscytu, ja jadę w rajdzie Daka. No wtedy tak. Ta obecność moja w mediach, jak gdyby to, no, nasze przyzwoite jechanie, bo jechaliśmy cały czas w dziesiątce, w zasadzie blisko piątki, piąte, szóste, siódme miejsce. I myślę, że to był ten przyczynek do tego, że taki widzę. Dla mnie to jest ogromny, bagaż, który wcale mnie nie dogina, jak niektórzy mówią, bo bagaż powinien takiego zaufania, takiej wiary, że mogę jeszcze coś zrobić, to mi naprawdę to mi dodaje skrzydeł. To jest coś, co powoduje, że chciałbym ten Dakar wygrać i ciągle to mówię. I jestem jednym może z niewielu sportowców, którzy to artykułują wprost, że chciałbym zwyciężyć, że chciałbym być najlepszy i wierzę w to. I myślę, że te głosy naprawdę mi pomogą. Te głosy, to poczucie, to zaufanie, że jestem w takim mieście, gdzie kibice wybierają gościa, który nie zrobił jakichś szczególnych wyników w tym roku. No może 6. miejsce w Mistrzostwach Świata, dla mnie to moje super miejsce, ale w skali jak gdyby sportów, które to występowały, wielkich mistrzów, to bardziej jest popularność, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale będę się starał w następnych edycjach Dakaru, w następnych edycjach Rajdu Polski, który też tu jest, po prostu i naszego plebiscyt, walczyć o zwycięstwo, a pochodną tego będzie plebiscyt, dzięki któremu no, mogę się teraz uśmiechać i mogę do domu wrócić do mojej żony kochanej z trofeum i pokazać, proszę bardzo, udało się. Upolowałem, tak. Za rok 50. plebiscyt, a pan ma szansę na trzeci z kolei triumf, no to by byłoby się fajnie ułożyło w całość. Ja myślę, że tych triumfów to jest dużo więcej, bo były kiedyś, kiedy... Ale trzeci z rzędu. Trzeci z rzędu byłby. To szaleństwo. No to trzeba cisnąć. A 50. jubileuszowy, także będziemy ciężko pracowali, bo myślę, że wszyscy widzą Chłopczyca, a w rzeczywistości to jest sport zespołowy. Jeżeli tutaj jest ta chwila, mogę podziękować moim mechanikom, ludziom, którzy mnie wspierają, ludziom, którzy ze mną jeżdżą na treningi, cała rzesza wspaniałych olsztyniaków, dzięki którym nie będę tu ich wymieniał, bo by było mnóstwo wymieniania. Ale dzięki tym ludziom ja mogę ćwiczyć, ja mogę się rozwijać, dzięki wspaniałym ludziom, którzy nas puszczają do lasu, na różne polne drogi, gdzie możemy po prostu jechać. I to jest wspaniałe, że duże grono ludzi rozumie motorsport, który jest trudny w uprawianiu, który jest niebezpieczny, w którym trzeba mieć wszystko perfekcyjnie zabezpieczone. Ale to wszystko powoduje, że na Warmii i Mazurach jest szansa czuć się przygotowany. Wołają mnie. No to... Wołają.